Poradnia leczeń uzależnień przy szpitalu na Tochtermana działa już w nowym budynku. Poradnia przeniosła się do wyremontowanych pomieszczeń w budynku byłego oddziału ginekologiczno-położniczego. Warunki, które były do tej pory, w których funkcjonowała poradnia, były naprawdę trudne. Natomiast w tej chwili to jedno z skrzydło, które zostało przystosowane dla tej poradni, to tak jak tutaj widzimy, naprawdę po prostu wygląda znakomicie. Są duże sale, duże pomieszczenia i myślę, że personel w tej chwili może swobodnie pracować. W nowych pomieszczeniach będzie możliwość przeprowadzania spotkań grup wsparcia i realizowania skutecznej terapii sprzyjającej wyjściu z kryzysu. Działalność tej poradni jest niezwykle potrzebna naszym mieszkańcom. Mam kontakt z osobami, które jakby wyszły z tego problemu i mówią wprost, że to, że są na przykład trzeźwe od 10 lat, to dzięki pracy tutaj tych terapeutów, tego personelu, pana doktora i wszystkich pracowników. Dlatego jest to na pewno szansa na nowe życie dla tych ludzi, jest to bardzo ważne. Dziennie z poradni korzysta od 70 do 80 osób. W poradni zarejestrowanych jest 3600 pacjentów. Leczymy osoby z problemem alkoholowym, ale również jest duża grupa narkomanów. Coraz więcej osób zgłasza się z problemem uzależnienia od internetu, od komputera. Są ludzie, którzy mają problemy z nikotyną. No, wszystkie uzależnienia, wszelkiego rodzaju uzależnienia. W ubiegłym roku zrealizowano ponad 11 tysięcy porad. Jak podkreśla dr Basiejko, szacuje się, że w Radomiu około 10 tysięcy osób ma poważne problemy z alkoholem.